Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie to mukbang. Tym razem jestem sama. Ostatnio Wam się podobał ten, który nagrywałam sama, więc postanowiłam go powtórzyć. Dzisiaj mam pyszniutkie jedzenie z McDonalda i tutaj mam tak, wrapa z bekonem, chyba to się nazywa wrap deluxe. Tutaj mam Big Mac, tutaj mam cheeseburgera. Tutaj mam te nowe minionkowe ziemniaczki, tutaj mam frytki i nuggetsy. I zanim zacznę opowiadać historię, to muszę spróbować tych ziemniaczków minionkowych, bo bardzo dużo osób je polecało na TikToku. Więc proszę bardzo. Okej. Okay. Smakują po prostu jak smażone ziemniaki. Ja nie jestem zbytnio fanką takich smażonych, grubych ziemniaków, więc okej, bym dała takie 4 na 10. Zdecydowanie wolę frytki, które są cieniutkie. Dobra, a dzisiaj będę chciała Wam opowiedzieć kilka historii z mojego dzieciństwa. Postanowiłam, że właśnie odtworzę kilka śmiesznych historii, które się wydarzyły, jak miałam około 10, 12, 13 lat, coś takiego, tak mi się wydaje, a może troszkę nawet mniej. Nie pamiętam dokładnie, kiedy się wydarzały te historie, ale byłam jeszcze młodsza i to było na pewno w szkole podstawowej. Więc zacznijmy może od po prostu spędzenia czasu. Jak byłam młodsza, to bardzo często wychodziłam na podwórko. Dobra, próbujemy. Ten McWrap z dodatkowym jalapeno jest przepyszny. No więc jak byłam młodsza, to bardzo często wychodziłam po szkole albo jak były wakacje na podwórko. To było tak skonstruowane, że były bloki ustawione w taki kwadrat i na środku był plac zabaw, no i tam wychodziły wszystkie dzieci z osiedla się bawić w różne gry. No ja wychodziłam bardzo często na podwórko, żeby się bawić i teraz sobie przypomnę, jakie były świetne gry, gdy byłam mała. Nie wiem, czy u Was też było, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie u Was były wtedy gry i zabawy na placu zabaw, ale na przykład u nas było coś takiego. Zacznijmy może od zabaw z huśtawki. Więc na przykład u mnie była taka zabawa, że się huśtało na huśtawce. Miało się 10 prób, jakby góra-dół, takich odpychania się, jakby huśtania się na huśtawce. I jak było 10, to się wyskakiwało i wygrywała osoba, która najdalej skoczyła. I się zaznaczało właśnie liniami, kto gdzie skoczył. No i to były takie zawody w skakaniu. Następną zabawą również na huśtawce. Teraz wylatuje, proszę Państwa, cheeseburger. Następną zabawą, którą się bawiłam na huśtawce, to było coś takiego, że również było 10 huśnięć jakby. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wiecie, do tyłu i do przodu to było raz, do tyłu i do przodu to było dwa. I tak do 10 się liczyło. I gdy było 10, to się wyrzucało swojego buta w dal. I no, wygrywała osoba, która najdalej wrzuci swojego buta. Ogólnie bardzo dobrze wspominam takie zabawy. Mi się naprawdę na podwórku nie nudziło. Nie miałam żadnego telefonu czy coś takiego. Nigdy nie brałam na podwórko telefonu. A czas mi mijał bardzo szybko. Ja tylko pamiętam, że mama mnie wołała, żebym już wróciła. A ja nadal chciałam się bawić, bo było tyle różnych zabaw. I następną zabawą, którą u mnie na placu zabaw się dzieci bawiły, to były na trzepaku. I na trzepaku było kilka różnych gier. I na przykład był tak, marynarz, że się stało na trzepaku i ktoś takim kijkiem robił coraz wyżej i jak kogoś dotknął, no to ta osoba odpadała, no i ta osoba tym patyczkiem wyżej, no i wygrywała osoba, która ostatnia została na trzepaku. Z tego co pamiętam, to ja bardzo dużo od czasu przebywałam na trzepaku, bo tam z dziewczynami się uczyliśmy różnych trików, sztuczek, umiałam różne rzeczy, umiałam na przykład nogi mieć na górnej tej rurce, spuścić rękoma się w dół, jakieś fikołki, bardzo dużo tam różnych sztuczek się uczyłam. Dobra, następną zabawą, którą pamiętam z dzieciństwa na podwórku, to było o, na pewno była taka gra wykopaniec, chyba tak to się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. I to była gra polegająca na tym, że była drużyna i jedna osoba była wykopańcem i ta osoba po prostu szukała i była piłka w tej grze.
Jedna osoba, która się chowała, wykopywała piłkę daleko gdzieś na podwórko i osoba szukająca musiała biec sobie po tą piłkę, przyprowadzić ją i wtedy dopiero mogła zacząć szukać inne osoby. I jak zobaczyła jedną osobę, to musiała podbiec do piłki, dotknąć tą piłkę i powiedzieć na przykład: Paulina jest za czerwonym autem, no i musiała cały czas trzymać tą piłkę. A, no i wtedy jeżeli to prawda, no to ja wychodziłam i wtedy po prostu byłam już znaleziona. Ale w tej grze jeszcze było coś takiego, że jeżeli szukając odejdzie zbyt daleko od piłki i jakaś osoba, która jeszcze nie jest znaleziona, wykopie tą piłkę, to znowu wszyscy uciekają i szukający szuka od nowa. Pamiętam, nigdy nie lubiłam być tym wykopańcem, bo ja byłam raczej najmłodsza na podwórku i było mi bardzo ciężko później wszystkich znaleźć, jak już na mnie trafiło. O, i jeszcze to było coś takiego, że kogo znajdzie jako pierwszą osobę i wszystkich później znajdzie, to właśnie ta pierwsza osoba znaleziona jest wykopańcem w następnej rundzie. Więc to było nieciekawe i nigdy nie lubiłam być tym wykopańcem. Następną zabawę, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były krawężniki. Musiało być to tak skonstruowane, że jeden krawężnik był tu, drugi tutaj. I tu stała jedna osoba, tu stała druga osoba i miały piłki. I ta piłka musiała się odbić o krawężnik przeciwnika i o twój krawężnik i to był jeden punkt. I jak się odbijały tak cały czas, no to te punkty się zwiększały. To też była bardzo fajna gra, grałam ją często. Też graliśmy, pamiętam, w podchody wieczorami, ale w ogóle tak mi się teraz wydaje, że już dzieci w tych czasach nie bawią się tak na podwórku jak kiedyś. Mi się wydaje, że ja byłam jednym z ostatnich roczników, które w ten sposób się jeszcze bawiły w takie gierki, chociaż nie mam młodszego rodzeństwa, więc mogę się mylić, ale tak mi się po prostu wydaje, jak obserwuję. Na przykład u mnie ten plac zabaw, na którym się najczęściej bawiłam, został zlikwidowany. Teraz jest tam ogród zrobiony, więc już nie ma tego miejsca, w którym spędziłam dzieciństwo. A jeszcze wam opowiem taką historię, że pewnego dnia, gdy właśnie byłam na podwórku z koleżankami, to stwierdziłam, że... bo ja lubiłam się bardzo spinać po różnych rzeczach, wchodzić na górę i byłam taka, że się raczej niczego nie bałam i po prostu wspinałam się, skakałam. No i pewnego dnia stwierdziłam, że wejdę... jak jest huśtawka, tutaj macie te dwa drążki i tutaj jest ten górny drążek. Tak wygląda huśtawka. I ja wspięłam się tutaj jakoś i byłam na tym poziomym drążku na górze huśtawki. Tam i z dołu jakby wysuwała się łańcuch od huśtawki. Ja siedziałam na górze tej huśtawki, no i stwierdziłam, że dobra, teraz muszę skoczyć. Więc trochę się bałam, bo to było wysoko, ale stwierdziłam, dobra, skaczę. No i skoczyłam tak na kucka jakby, że miałam skurczone trochę nogi i coś mi strzeliło. I nie połamałam nogi, a połamałam rękę. I pamiętam, że przyszłam do domu z taką ręką, dosłownie ta ręka wyglądała w ten sposób. No i pojechałam na pogotowie, miałam zrobione prześwietlenie i się okazało, że mam połamany nadgarstek. No i wtedy chyba 2 tygodnie albo 3 tygodnie miałam w gipsie, więc nie było to zbyt ciekawe doświadczenie, ale właśnie później już się bałam strasznie, jak wyleczyła mi się ta ręka, zdjęłam gips, to już później miałam taki lęk przed skakaniem, że jednak może się coś zdarzyć. I tak się właśnie skończyła moja historia z skakaniem, niebojeniem się wysokości oraz takich niebezpiecznych trików na podwórku. No i później pamiętam, że bardzo, ale to bardzo chciałam tańczyć, taniec współczesny połączony z baletem. Lecz w ogóle nie miałam do tego predyspozycji. Chodziłam kiedyś na hip-hop, chodziłam na takie tańce ogólnorozwojowe, ale ogólnie nie miałam zbytnio talentu tanecznego, więc jakby moi rodzice stwierdzili, że już zapisałam się na tyle zajęć dodatkowych, bo naprawdę chodziłam praktycznie na wszystkie zajęcia, chodziłam do teatru, na zajęcia teatralne, chodziłam na zajęcia matematyczne, na zajęcia z szycia, na zajęcia koła plastycznego, no na mnóstwo, ale to mnóstwo zajęć dodatkowych uczęszczałam. No więc na taniec, na który chciałam współczesny, nie udało mi się uczestniczyć, więc lubiłam sobie tańczyć w domu.
Znaczy to nie były żadne tańce czy coś takiego. Ja na przykład w domu się sama nauczyłam szpagatu, nauczyłam się jakiegoś mostka, foczki, jakichś takich rzeczy. No i pamiętam, że jak moja mama wychodziła z psem, to ja sobie tańczyłam, bardziej tak skakałam, jakieś robiłam piruety szalone, co w ogóle jakby nie miało nic wspólnego z jakimś tam tańcem czy coś takiego, tylko skakałam i się obkręcałam i udawałam, że robię to świetnie i perfekcyjnie i że jestem mistrzynią taneczną i profesjonalną tancerką, tak mi się wydawało. No i pewnego dnia, gdy właśnie robiłam takie dziwne piruety, to jakoś skoczyłam i nagle usłyszałam trzaśnięcie. I od razu upadłam, no i okazało się, że to było trzaśnięcie nogi. No i pamiętam, że leżałam tak... Dobra, teraz próbujemy wrapa. Ten wrap chyba mi najbardziej smakuje. Nuggetsy są ok, ale zdecydowanie moim ulubieńcem w tym całym zestawieniu jest McWrap. On ma inny sos w ogóle niż klasyczny, ja zawsze brałam klasyczny. A to jest ten Deluxe i jest do razy lepszy. Więc to jest moje nowe odkrycie. No i dobra, przechodzę do tej historii. Tańczyłam, no i usłyszałam te trzaśnięcie w nodze, no i leżałam tak na ziemi. Pamiętam, że chyba trochę płakałam i moja mama przyszła z psem, od razu się zastanowiła, co mi się stało, zapytała. No i pojechałyśmy znowu na pogotowie. Oczywiście to było w odstępie czasowym roku czy coś takiego, to nie było tak, że najpierw połamałam rękę, później od razu nogę. Tylko to było jakoś rok czasu różnicy, tak mi się wydaje. No i to było coś takiego, że pojechaliśmy na ten SOR. No i tam zrobili mi prześwietlenie i się okazało, że mam połamane śródstopie czy coś takiego. Już nie pamiętam za bardzo, ale wydaje mi się, że to było połamane właśnie śródstopie. No i też noga w gips. Pamiętam, że to było zimą. Była wtedy jeszcze szkoła i pamiętam, że ja byłam taką osobą, która ale to bardzo, bardzo, bardzo lubiła chodzić do szkoły i nie mogła wytrzymać, gdy nie poszła do szkoły, więc ja byłam bardzo zdenerwowana i taka się czułam niespokojna przez to, że nie mogę chodzić do szkoły, bo ja strasznie nie lubiłam, gdy mnie coś omijało w szkole. Ja musiałam być zawsze na bieżąco. Więc pamiętam, że jak już mi trochę ta noga przestała boleć, to chodziłam do szkoły w gipsie, żeby nie omijać lekcji. Wszyscy nauczyciele się dziwili, dlaczego to robię, a ja po prostu powiedziałam, że nie chcę ominąć lekcji. No, byłam takim dzieckiem, które nie trzeba było zaganiać ani do szkoły, ani do nauki, bo ja to wszystko robiłam sama z siebie, po prostu lubiłam to robić. Więc noga się zagoiła. Ja pamiętam, że już wtedy nie brykałam aż tak jak wcześniej, czyli już nie skakałam po jakichś wysokich murach, budynkach. Na placu zabaw też już tak nie szalałam jak wcześniej po właśnie złamaniu ręki. Później już raczej w mój baleto taniec też się nie bawiłam i nie skakałam, żeby sobie nie połamać znowu nogi. I później pamiętam, że odkryłam właśnie, że ze sportu podoba mi się najbardziej siatkówka i zaczęłam uczęszczać na zajęcia z siatkówki. Trenowałam chyba 3 lata. Coś takiego, ale pamiętam, że jak poszłam do gimnazjum, a poszłam do takiego troszkę lepszego gimnazjum, gdzie wymagano więcej i po prostu było ciężej i nas więcej uczono, więc nie miałam już za dużo czasu na treningi, więc wtedy zrezygnowałam z siatkówki i zajęłam się w sumie tylko nauką. No i chodziłam tylko na jakieś lekcje angielskiego albo na matematykę dodatkową. Z tego co pamiętam, więc już zrezygnowałam z takich szalonych rzeczy jak wcześniej. No, ale to ja mówię, ja tutaj swoją historię zakończyłam, treningi siatkówki zakończyłam w pierwszej gimnazjum, czyli te połamanie ręki było, myślę, w drugiej albo trzeciej podstawówce. Nie, połamanie ręki było w pierwszej albo w drugiej klasie podstawówki, a połamanie nogi było w czwartej klasie podstawówki. O, to było coś takiego. Jeżeli się nie pomyliłam, to wydaje mi się, że to było w takim okresie czasowym.
No więc tutaj przedstawiłam Wam kilka takich historyjek z mojego dzieciństwa, o tym jakim byłam dzieckiem, co lubiłam, jakie zabawy bardzo lubiłam i w które się najczęściej bawiłam. O, jeszcze mogę Wam dopowiedzieć, że na przykład z takich zabaw domowych to bardzo lubiłam się bawić w szkołę, że ja byłam nauczycielką. Moje misie były moimi uczniami, prowadziłam dziennik taki szkolny, robiłam im sprawdziany, kartkówki, sprawdzałam zadania domowe, które sama pisałam. No i tak umiałam się bawić przez załóżmy całą sobotę albo całą niedzielę, że prowadziłam zajęcia z angielskiego, z matematyki, z polskiego, pamiętam, z przyrody robiłam zajęcia moim pluszakom. Więc to była też jedna z takich zabaw, które często się bawiłam. A następną zabawą, którą też bardzo polubiłam, to była zabawa w lekarza. Ja byłam lekarzem, miałam kupione takie strzykawki, miałam wenflon bez igły, miałam bandaże, miałam praktycznie całą apteczkę, oczywiście bez żadnych igieł, no bo byłam jeszcze dzieckiem, więc w taki sposób się nie bawiłam, ale miałam naprawdę bardzo dużo sprzętu takiego medycznego i moje pluszaki byli moimi pacjentami, no i miałam normalnie recepty, wypisywałam im lekarstwa, szukałam chorób, bo ja bardzo chciałam być właśnie kiedyś lekarzem. No i wydaje mi się, że to się zapoczątkowało właśnie w moim dzieciństwie, jak się bawiłam z moimi pluszakami. Powiem Wam, że dzisiaj jest tak gorąco, gdy nagrywam ten odcinek, że w ogóle się nie chce jeść. Zjadłam tutaj połówkę wrapa, trochę Big Maca, połówkę cheeseburgera, nuggetsika i jestem full, więc ciężko będzie mi to zjeść. No, ale ogólnie wydaje mi się, że teraz Wam wymieniłam takie zabawy, które naprawdę zapamiętałam w swojej głowie. To było najbardziej takie charakterystyczne. Wiadomo, bawiłam się w najróżniejsze zabawy i gry, ale to są takie główne właśnie zabawy z podwórka i zabawy, które się bawiłam w domu. Jeszcze bawiłam się Little's Pet Shop, bawiłam się laleczkami, jeszcze jakieś miałam bardzo dużo zabawek, ale głównie właśnie nie bawiłam się zabawkami, a bawiłam się, że jestem właśnie albo nauczycielką, albo lekarzem. Wydaje mi się, że bardzo dużo dziewczynek chciało być kiedyś nauczycielkami, też wydaje mi się, że dużo chciało być lekarzem. No więc to są moje zabawy z dzieciństwa. Tutaj Wam przybliżyłam trochę, jak wyglądało moje dzieciństwo, jak się bawiłam kiedyś, gdy byłam młodsza. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, w którym właśnie opowiadam takie historie, które się działy kiedyś. Tym razem akurat były to zabawy. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!